witajcie kochani w sylwestrowym programie Mody Ekokreatywy. No i kochani, dzisiaj chcę Wam pokazać stylówki sylwestrowe z second handu. To są stylówki nie tylko z rzeczami z second handów na bieżąco kupowanymi, ale też z moimi rzeczami, które mam w szafie. Ale 95% z tych rzeczy pochodzi z second handów, więc można założyć, że wszystkie te stylówki będą oparte na rzeczach z lumpeksów. No i moi drodzy, będą to stylówki bardzo wygodne, gdyż w tym roku, wiadomo, spędzamy Sylwestra w małym gronie, nie ma dużych imprez, takich zewnętrznych, także jeżeli już to spędzamy w rodzinnym albo w gronie przyjaciół, bliskich. No i dlatego uważam, że na taką okazję, wiadomo, nie włożymy nic wieczorowego bardzo, w sensie mam na myśli suknie wieczorowe czy jakieś długie kreacje, bardzo eleganckie, balowe. Oczywiście to jest dowolne, można, jeśli ktoś chce, ale zakładam, że większość raczej wybierze coś wygodnego, coś w czym będzie nam fajnie siedzieć, może potańczyć w jakimś małym gronie, jeżeli towarzystwo lubi tańczyć, tak jak na przykład ja. No więc jednak namawiam Was, żebyście wybierali takie wieczorowe stroje, żebyście nie spędzali tego Sylwestra w dresie albo w piżamie, mimo wszystko. Sprawmy, żeby ten dzień był trochę odświętny, trochę inny, żeby mimo wszystko dać sobie trochę tej takiej zabawowej energii i wprawić się w nastrój imprezowy, nawet jeżeli jesteśmy tylko w kilka osób. No i kochani, myślę, że te moje propozycje będą właśnie to łączyć. Wygodę i taką elegancję, coś takiego ekstra, taki błysk. Kochani, jeszcze zanim przejdę już do konkretnych stylówek, to chcę Wam powiedzieć, że kupiłam też kilka rzeczy już wcześniej, ale odkładałam je specjalnie na te stylówki, żebyście mogli zobaczyć te rzeczy właśnie w tym programie. Także nie pokazywałam ich w regularnych holach, ale także chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie polubienia. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, że komentujecie, że polubiacie właśnie moje filmy, że subskrybujecie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to bardzo proszę, bo wiedzcie, że dla mnie jak ktoś da polubienie, to jest po prostu docenienie mojej pracy, a naprawdę wkładam dosyć dużo czasu i pracy w to, żeby te programy były ciekawe, fajne i atrakcyjne. Także bardzo Was proszę, jeżeli możecie, to zasubskrybujcie i dajcie polubienie. Dzięki! No i przechodzimy do stylóweczek. Kochani, wygodne, super fajne, second-handowe stylówki. No i zacznę od tego, co mam na sobie. Oczywiście tradycyjnie. Już się Wam troszkę tu przesunę, bo... O, żeby nie zasłaniać. No i kochani, to, co mam na sobie, to jest... To są moje takie leginsy włoskie ze skórą naturalną z przodu, bardzo wysokim stanem. Ja bardzo lubię te leginsy, wielokrotnie już mnie w nich widzieliście, jeśli oglądacie, i one są bardzo wygodne oczywiście. To jest duży atut przy takiej domowej imprezie. Można zupełnie swobodnie sobie siedzieć, tańczyć i robić co się chce generalnie. No i ja do tych leginsów sobie tutaj wybrałam taką moją bluzkę, którą zresztą sama zaprojektowałam. Jeżeli oglądaliście pierwszy program o przeróbkach, to mogliście widzieć. To był sweter z długim rękawem, obcięłam go. Tutaj, przepraszam, troszkę mi ramionczko wychodzi, ale już nie zmieniałam, że tak powiem, spodu do każdego ubrania osobno. No i kochani, to był sweter taki właśnie w takim, tutaj pokażę Wam z bliska, w takim kolorze taki opalizująca nitka. I ten sweter po prostu ucięłam i rękawy i tak dalej. I naszyłam na nim aplikację z innego swetra z H&M, bo to był taki fajny, szary sweter z perfumami. No i zobaczcie, tak wyszło. Taka bluzeczka niezobowiązująca, ale ma ten błysk taki sylwestrowy. To mi się bardzo podoba i uwielbiam wzór, te perfumy takie cekinowe. Uważam, że są super po prostu. Tutaj jest taki zielony kamień, do czego nawiązuje mój makijaż również, ale makijaż będzie też nawiązywał do kombinezonu, który już za chwilę Wam pokażę. Przybliżę się trochę, to może zobaczycie, jak wygląda kolorystycznie mój makijaż, bo to jest mój ulubiony kolor makijażu takiego wieczorowego. Ja bardzo lubię kolory turkusowo-niebieskie i takie ogólnie wodne kolory, takie pawie też kolory, można powiedzieć. I takich kolorach też się dobrze czuję i jest mi dobrze. No i dlatego ten makijaż też zrobiłam taki, właśnie taki pawi trochę. Mam nadzieję, że to będziecie w stanie zobaczyć. Wygląda to tak.
To nie jest jakiś mega mocny makijaż, bo ja już kiedyś mówiłam, ja używam naturalnych kosmetyków i też nie konturuję twarzy, ale oczywiście rozświetlacz, naturalny podkład mineralny, jakiś róż, jakieś cienie oczywiście są. Muszą być na imprezę. Kochani, no i właśnie taki strój, bardzo, bardzo wygodny, powiem Wam. Włożyłam szpilki, ale oczywiście możecie sobie włożyć jakieś mniej wyjściowe buty, jakieś powiedzmy takie płaskie bardziej, albo kozaki jakieś, które też będą fajnie nawiązywać. No i jeszcze do takiego stroju można by dołożyć sweter. I tu pokażę Wam mój sweter od Millenburger, który jest designerskim ciuchem, który kupiłam już w zeszłym roku, więc to nie jest nowość. Ale już też kiedyś pokazywałam ten zestaw. Jeżeli komuś jest za zimno w takiej bluzce bez rękawów, to według mnie jak najbardziej można po prostu nawet zamiast bluzki włożyć taki sweterek. On jest też bardzo wyjściowy. To jest kaszmirowy sweter z cekinami na wierzchu i będzie wyglądał super też do takiego wieczorowego stroju, jeżeli jesteście w domu i nie jest aż tak ciepło, by się rozbierać. No i według mnie to jest przesuper sweter. On jest też mięciusieńki, bo to jest właśnie kaszmir. No i oczywiście designerski ciuch, który normalnie kosztuje około 2000, nawet podejrzewam, że ponad, z takiego materiału jaki jest. Więc naprawdę jest to rzecz elegancka, szykowna i no i bardzo sylwestrowa, bo przyznajcie, że takie cekiny jeszcze w takim wydaniu wyglądają mega sylwestrowo. Oczywiście za chwilkę zobaczycie jeszcze ten sweter w innym zestawie, ale uważam, że jest całkiem fajny. No i wygląda to bardzo, bardzo wyjściowo. Zobaczcie, mam do tego takie moje opalizujące szpileczki, które mają w sobie takie, no właśnie takie jakby kropeczki srebrne, ale one się też mienią na właśnie takie kolory smocze, że tak powiem. Kolorów fiolet, zieleń, niebieski, srebrny. Także moim zdaniem super zestawienie. No i będzie mi w tym wygodnie, jeżeli akurat wybiorę ten strój. A powiem Wam, że jeszcze na 100% się nie zdecydowałam, ale pokażę Wam moich faworytów na tego Sylwestra. Dobrze, kochani, no to by był ten pierwszy mój strój. No i kochani, będę szła dalej. Pokażę Wam teraz stroje bardziej takie ze spodniami lub z leginsami, żebyście widzieli takie pierwsze stylówki zupełnie na luzie. No i niektórzy wolą spodnie, prawda? No to kochani, następna rzecz oczywiście to jest mój kombinezon. Ten kombinezon pokażę Wam w dwóch odsłonach, w dwóch miejscówkach. Bo postanowiłam nakręcić dla Was stylizację w salonie w nocy, tak żeby to wyglądało sylwestrowo, żebyście zobaczyli, jak będę spędzać tego Sylwestra, bo ten salon to jest oczywiście moje największe przestrzeń w domu i tam moi przyjaciele, którzy akurat tutaj przybędą, będą nasi przyjaciele, będą z nami to obchodzić w małym gronie i dlatego pokazuję Wam w tamtej lokalizacji to, ale pokażę Wam też tutaj kilka stylówek, ponieważ tam może być taki efekt, że jest dosyć ciemno, są te nocne światła i nie zobaczycie tak szczegółów dobrze. No więc pokażę Wam też trochę tutaj. No i zobaczcie, to jest ten kombinezon, on jest boski po prostu. To nie jest rzecz stricte z lumpeksu, tylko to było outlet, ale właśnie to był już taki sklep z Allegro, więc to nie jest też rzecz nowa, jakby prosto ze sklepu, tylko właśnie taka typowo outletowa. Przepraszam, to jest River Island oczywiście. No i uwielbiam ten kombinezon. Zobaczcie najpierw go w tej stylówce, którą mam właśnie na dole w salonie w nocy, nagraną przy choince. No uwielbiam te kolory, one są przecudowne i w ogóle ten kombinezon jest taki lata 70. O, tutaj mi się widzę nitka puściła, ale to nic, naprawimy. Ma przepiękne właśnie takie pawie kolory, idealnie właśnie ten mój makijaż jest dobrany do tego kombinezonu. I zobaczcie, jakie on ma cudowne detale, pokażę Wam trochę z bliska tutaj. Są takie koraliki i cekiny naszywane rzędami w różnych kolorach i w różnych rodzajach właściwie, bo to nie jest jeden rodzaj cekinów. I naprawdę to jest na takiej siateczce bardzo dobrej jakości. Ten kombinezon nie jest bardzo krótki, w dodatku jest bardzo modny, bo ma tutaj te frędzle, które teraz są na topie z koralików. Naprawdę trzeba oczywiście uważać przy takim kombinezonie, bo można łatwo to urwać, zaciągnąć, ale powiem Wam, że on jest bardzo, bardzo wygodny, naprawdę. Jest mega wygodny i
No i w ogóle tutaj z tyłu ma takie jeszcze rozcięcie. Także plecy takie są, lepiej byłoby tutaj bez biustonosza wystąpić albo z przyklejanym. Ale ja powiem Wam, że ja sobie to troszkę spinam na środku i w normalnym biustonoszu jest mi po prostu wygodniej. A chodziło też o wygodę tutaj. No i oczywiście do tego moje szpilki te same, bo one idealnie do takiego zestawienia kolorów pasują. Do tego dobrałam też torebkę, już Wam tu pokazuję. Moją tą ulubioną Muffy Williamson od Hannes i Morris. Jeżeli bym szła do przyjaciół, jeżeli Wy idziecie gdzieś do swoich znajomych, czy też do rodziny, no to możecie właśnie też wziąć torebkę, oczywiście. No i ta torebka tutaj to jest taki mój hit. Najlepsza rzecz, jedna z najlepszych rzeczy, które kupiłam kiedykolwiek. Jest przepiękna, taka designerska dla H&M-u. Ze skórki, no i uwielbiam tą torebkę, jest bardzo praktyczna, też jest dosyć duża i miękka i fajna. No i to jest właśnie ten zestaw i teraz jeszcze zobaczcie tutaj na miejscu, tak to wygląda, a dodatkowo pokażę Wam fajny gadżet, bo do tego kombinezonu włożyłam takie rajstopki z Calcedonii, które kiedyś kupiłam na jakiejś takiej mega wyprzedaży, chyba za 5 zł w Modliniczce koło Krakowa. No i to są takie kabaretki czarne, które super pasują do tego kombinezonu i w dodatku mają tutaj takiego motylka, zobaczcie, przesuper motylka, w takich kolorach właśnie też, ma tutaj takie diamenciki, koraliki, czyli idealnie dobrany do typu stroju, no i właśnie te kolory, właśnie też zieleń, niebieski dominują, więc w ogóle taki detal, który jeszcze dodaje takiego dodatkowego smaczku według mnie, te rajstopy, bardzo fajne. No i tak, taka stylówka to jest jedna z moich absolutnie ulubionych stylówek, powiem Wam, bo naprawdę ten kombinezon sprawił mi wielką frajdę, kiedy go kupiłam. No i jest bardzo, bardzo wygodny, w ogóle nie sprawia problemu przy chodzeniu ani przy siadaniu. No i teraz idźmy dalej, podążę tym tokiem, czyli spodnie pierwsze. No i zobaczcie teraz dwie stylóweczki z takimi leginsami, będzie to bardzo wygodne, chociaż akurat ja nie przepadam, powiem Wam, i nie czuję się za dobrze w tych leginsach, ale chciałam Wam pokazać opcje, no bo jeżeli macie takie bardziej błyszczące leginsy, a te akurat są takie lateksowe, no to będą super się sprawdzać na Sylwestra i to jest mega, mega wygodne, wystarczy do tego jakaś wieczorowa bluzka lub podkoszulek, koszulka i będzie super stylowa od razu. I te leginsy tutaj dobrałam najpierw do takiej bluzki, zobaczcie, taka bluzeczka w kropki, srebrne, ona jest taka aksamitna, z koronką i z takimi, taki topik. I z takimi srebrnymi jeszcze punkcikami, to super wygląda według mnie. I taka właśnie jedna opcja do tych leginsów, one są błyszczące, tutaj mamy takie błyszczące jeszcze kropeczki na tym. No i do tego jeszcze taki sweterek. Taki nienawidzone przez niektórych słowo bolerko. To nie jest bolerko, to jest krótki sweterek niezapinany, ale właśnie też ma takie elementy, takie zimowe, sylwestrowe, te diamenciki, dżety tutaj ponaszywane zresztą ręcznie na sweterek i to jest przesuper sweter H&M, ale naprawdę jest bardzo fajny, z angorką, mięciutki i ciepły. Jak będzie nam zimno w ramiona, to takie coś warto mieć, żeby sobie właśnie troszkę ocieplić stylóweczkę. No i takie fajne. I powiem Wam, że nie zachwyca mnie efekt tych błyszczących leginsów, ale jak na te leginsy, to i tak uważam, że całkiem fajnie to wygląda. I druga stylówka do tego to będzie... Szukam. No i druga stylówka to z tym sweterkiem już właśnie od Melanie Birger, który Wam pokazywałam, ten sweterek do tych leginsów, czyli tak jak do tych spodni, w zasadzie to jest to samo, tylko z innym dołem. No i uważam, że też wygodnie, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy bardzo błyszczące, to będzie się w tym może dobrze czuł. Oczywiście sweterki błyszczące to jest coś, co można wszędzie dostać praktycznie i nawet w każdym lumpeksie takie coś widziałam. Także jeżeli nie macie jeszcze, to możecie zapolować do środy, do czwartku w zasadzie. No i kochani, idźmy dalej. Jeszcze mam spodnie do pokazania jedne, a mianowicie jest to taki kombinezon i tutaj właśnie odchodzę już od czerni i to są takie lata 70. Zobaczcie na stylóweczkę. Fajny kombinezon, on jest akurat z Primarka, ale kupiłam go na Vinted używany i całkiem fajny, bardzo mi się podobały te kolory i te pasy pionowe, bo one wyszczuplają.
wyciągają sylwetkę, a wiedzcie, że taki krój kulotów, taki, to jest kombinezon z takimi kulotami. One są krótkie, jak widać tu. No i one niestety, no nie każdej sylwetce będzie to sprzyjać, bo skracają nogi i troszkę jednak tak deformują lekko sylwetkę. No niestety, taki rodzaj spodni nie jest dla każdego. No ale w związku z tym wysokie obcasy oczywiście. No i właśnie fajnie, że są te pionowe pasy, które jednak trochę przywracają tą równowagę i nie sprawiają, że będziemy wyglądać jak jakiś krasnoludek dziwny. No tak mówię, jak myślę, no po prostu to nie jest zbyt sprzyjający i zbyt uniwersalny krój spodni dla każdego. Ale no ja nie jestem bardzo niska, no i jakąś tam mam figurę, więc wydaje mi się, że to jeszcze spoko wygląda, więc jeżeli macie dobrą sylwetkę i jeżeli lubicie styl lat 70., to będzie dla Was super opcja coś takiego, bardzo wygodne, bo zobaczcie, to jest... No niestety sztuczne, ale właśnie bardzo komfortowe. To jest w ogóle taki rozciągliwy aksamit. No i bardzo fajnie się to nosi. Jeżeli chcecie coś bardzo wygodnego, ja to czasami na imprezy wakacyjne sobie nosiłam, kiedy chciałam być taka właśnie bardzo wygodnie mieć i... No i wyglądać jednak troszkę wieczorowo. No to jest super rzecz. Do tego jakaś biżuteria albo właśnie zarzucić sobie jakiś kardiganik i też będzie fajny strój, już bardziej odświętny, nie piżama mimo wszystko, chociaż wygodne jak piżama, dosłownie. No i dobrze, kochani, to idźmy dalej. Teraz przejdę już do sukienek i spódnic. No i taka rzecz pośrednia, spódnica właśnie. Bardzo, bardzo lubię tą spódnicę. To jest spódnica w panterkę, taka szeroka i naprawdę jest świetna, to jest Big Bock. I ona ma, taka jest lekko usztywniona, bo ma tutaj taki tiul, który sprawia, że ona sterczy fajnie. I zobaczcie, kochani, tą spódniczkę ubrałam sobie do body. Już Wam to body pokazuję też. Nie wiem, gdzie jest. Już Wam ostatnio pokazywałam takie granatowe body z Intimissimi. Ono jest super, z długim rękawem, co prawda. Ale jest bardzo wygodne, bardzo komfortowe. Super ładnie wygląda, bo ma dekolt. No i w ogóle jest elegancja, to się w ogóle nie niszczy. Powiem Wam, mam to body już, to było kupione nowe. To jest jedna z tych niewielu rzeczy nowych. Ale bardzo wiele lat temu, ja to body mam co najmniej 6 lat w swojej szafie i było dużo noszone i nic się nie zniszczyło, także to jest super inwestycja, jeśli szukacie takich tego typu rzeczy, żeby to była uniwersalna rzecz, taka półwieczorowa, powiedzmy, nie na wielki bal, ale na taką imprezę, to jest rewelacja, jako tło dla swetra, w ogóle jako taki basic do różnych stylówek, do jeansów, to bardzo Wam polecam te body z Intimissimi, bo naprawdę to jest coś, co się praktycznie nie zużywa, no chyba, że już jest dziura i całkiem coś stargacie, ale naprawdę to jest tyle lat i nic się nie zmieniło, naprawdę, ani kolor, ani fason się nie odkształcił. No i do tego właśnie spódniczka, szpilki, tym razem tutaj takie moje szpilki Dumont z Brazylii, też projektanckie, oczywiście, że z lumpeksu, przepiękne takie, błyszczące. No i bardzo fajna stylówka, to jest bardzo wygodne, naprawdę. To jest taka stylówka, którą bym nosiła co roku na Sylwestra, takiego kameralnego, jeżeli by był. I bym się nie zastanawiała, bo to jest, zawsze się to sprawdza, jest wygodne, jest fajne, można fajnie tańczyć i w ogóle dla mnie to jest rewelacyjne. Kochani, następne rzeczy, idziemy. Pokażę Wam taką sukienkę, też projektacką dla H&M-u, ale z takiej limitowanej serii, mianowicie Comme des Jalcons. I to, no to też są fajne rzeczy. I ona jest świetna, bo ma tutaj taki jakby karczek z aksamitu. To wygląda jak bluzka i spódnica. Taka bluzka na ramionczkach, a spódnica ma świetny dół. Jest taka troszkę midi jakby, ale piękny dół. Ma taki kwiat jakby rozłożony. No i to włożyłam sobie tutaj najpierw osobno, zobaczcie, do szpilek po prostu, tak, do eleganckiej torebeczki. No i druga opcja, co obiecałam Wam pokazać, ten żakiet w kilku stylizacjach, mój taki vintage'owy, ostatnio zakupiony. No i właśnie, idealnie pasuje ten żakiet do tej sukienki, tylko jednak ja bym się zdecydowała tutaj
zdecydowałabym się tutaj wypróć te poduszki, bo stwierdziłam, że do spodni to wygląda jeszcze ok, ale do spódnicy, do sukienki te poduszki są po prostu za duże i zaburzają proporcje mimo wszystko, bo ja mam taką figurę, że mnie nie są potrzebne poduszki, a poduszki już sprawiają, że jest to wszystko takie przesadzone już. No i tak, świetnie pasuje, bo zobaczcie, ta sukienka ma tutaj taki dziubek jakby z przodu. No i to samo ten żakiet, on jest do takiego szpica jakby tutaj z przodu. Przepiękne guziczki, no i to jest taki elegancki strój, który nie zawahałabym się nawet na eleganckiego sylwestra włożyć, takiego gdzieś w jakiejś knajpie, w jakiejś dużej instytucji, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo już szykowne, według mnie przynajmniej, eleganckie. Ciekawa jestem, jak się Wam to podoba. Ja uważam, że super strój, no i bardzo, bardzo elegancki, do tego można torebkę aksamitną, albo taką, ja mam tutaj taką vintage'ową torebeczkę jeszcze od rodziny mojej, zobaczcie, taka z przepięknym takim zapięciem, z takim kamieniem, no albo właśnie coś takiego, woreczek aksamitny też by się super sprawdził. No i tak, tadam, kolejna stylówka i powiem Wam, że ta sukienka jest wygodna, wybrałam ją, bo ona wcale nie jest taka właśnie jakaś sztywna, że trzeba na coś uważać. Jest taka normalna do noszenia, całkiem wygodna i nie będzie to przeszkadzało, jeżeli taką sukienkę sobie włożymy na domowego sylwestra. No i kolejna sukienka. Tym razem znowu bardzo wygodna, bo jak mówiłam, wybrałam dla Was tylko takie super wygodne stroje. Nie to, przepraszam. Za dużo tu jest tych rzeczy troszeczkę. No tu mamy taką sukienkę, zobaczcie. Sukienka aksamitna z 3/4 rękawkiem. Ona ma taki trochę baby doll krój, bo tu jest troszkę pod biustem odcięta i taka szeroka. Ale zobaczcie, ma przesuper taki... na czarnym tle takie gwiazdki jakby i one naprawdę przepięknie wyglądają, bardzo ładnie się błyszczą w światłach i to jest super wygodne, zobaczcie, to jest mega rozciągliwe i w ogóle nie krępuje ruchów, nawet powiedziałabym, że w tym można by spać, no ale dobra, oczywiście nie śpię w tym, ale naprawdę super wygodne i ja sobie tą sukienkę włożyłam z takim paskiem, który jest bardzo uniwersalny, to jest taka szarfa pleciona do wiązania, bo ja nie przepadam za takimi szerokimi rzeczami. Tutaj zobaczycie jeszcze ten pasek w kilku wersjach. No i tak, właśnie do tego i też można sobie na wierzch ten żakiecik właśnie przykładowo. Zobaczcie, do ilu rzeczy on może pasować. Ten żakiecik również można na taką sukienkę zarzucić, jako właśnie wierzchnie ubranie jakby. I też będzie wyglądał fajnie. Co prawda trochę bardziej szary odcień ma ten aksamit niż ten. To jest taki prawdziwy aksamit, rzeczywiście taki elegancki i autentyczny. A to jest taki troszkę welurek. No ale myślę, że nie będziemy się czepiać. W końcu to jest sylwester domowy. To nie jest moim zdaniem strój na jakąś wielką galę i imprezę, tylko właśnie coś takiego mało zobowiązującego, ale z sylwestrowym już takim blaskiem. No i to jest następna propozycja i kolejna moja propozycja to będzie sukienka, o już mam, sukienka przepiękna, która jest jednym z moich zakupów lumpeksowych z tego roku, no i ta sukienka to jest właśnie jeden z tych zakupów, które odłożyłam dla Was na tego sylwestra z innych lumpów, z innych holi lumpeksowych. Sukienka w stylu lat 20. Jest przesuper, to jest Bondelit, sukieneczka. Fajna firma, to jest wiskoza i zobaczcie, ona jest właśnie dokładnie w takim stylu, ma takie jakby dwie warstwy spódnicy, haftowane koralikami i jeżeli zostawimy ją luźno, bez paska, to ona jest właśnie taka dokładnie na lata 20. Ja bardzo lubię takie sukienki, to przepięknie, elegancko wygląda. Taki retro styl właśnie do tej retro torebki, którą Wam pokazywałam, do eleganckich butów. Będzie super to wyglądało. I no tutaj można poszaleć też z jakąś biżuterią na lata 20, jakieś zrobić sobie fryzurkę z takim przystrojeniem głowy w stylu lat 20. Ja tutaj też w wersji z tym paskiem pokazuję Wam. Jak najbardziej może być z paseczkiem właśnie tym, jeżeli nie lubicie tak jak ja, takich bardzo luźnych i nie ciuchów, które nie podkreślają talii. Ja tutaj bym jednak dała sobie ten paseczek,
i będzie wyglądać bardziej tak już zgrabnie. Ale luźna jest też przepiękna, także to jest bardzo wygodne oczywiście, bo ta sukienka, no to jest naprawdę w ogóle nie krępuje nic ruchów i czujemy się w tym mega wygodnie. No i bardzo pięknie wygląda. Też rzecz elegancka, którą by można na właśnie takiego tematycznego Sylwestra w stylu retro ubrać. No i tutaj oczywiście do jednego stroju użyłam też, nie powiedziałam, tej mojej przepięknej z ostatniego hola chustki na jedwabiu aksamitnej. No i to jest rzecz już mega elegancka, więc to do każdej kreacji można użyć jako właśnie takie ocieplenie. Kochani, no to wszystkie już stylówki na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobały się Wam, że coś Was zainspiruje i że jednak zdecydujecie się trochę ubrać na tego Sylwestra, trochę dołożyć sobie tego blasku mimo wszystko, mimo że jesteśmy właśnie w takim gronie. I życzę Wam cudownego Sylwestra, żeby ten Sylwester był zakończeniem jakiegoś tam okresu cięższego, a zaczęło się to, co najlepsze i żebyście naprawdę mieli mnóstwo nowych szans w tym roku, żebyście rozwinęli skrzydła. Powiem Wam, że ja ten rok wykorzystałam maksymalnie, jak się tylko dało, mimo tych wszystkich ograniczeń, obostrzeń i nawet jestem z tego zadowolona. Uważam, że udało mi się na tyle, ile mogłam. Także nie uważam, że to był czas stracony, ale życzę Wam, żeby następny rok był najlepszy z możliwych i żebyście mieli dużo szczęścia, zdrowia, powodzenia. Życzę sobie oczywiście też sobie tego. I kochani, do zobaczenia już. Zapraszam Was serdecznie na program w nowym roku, który będzie podsumowywał moje wyzwanie Nie kupuję nowych ciuchów w 2020. Zobaczycie też moje najlepsze zdobycze z tego roku. A już za dwa dni w Sylwestra zapraszam Was na moją piosenkę Over the Distance, to jest piosenka w języku angielskim. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest to piosenka dedykowana ludziom, którzy są rozłączeni z bliskimi, którzy tęsknią za bliskimi, nie mogą się z nimi widywać na co dzień czy święta. Także zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli Wam się spodoba, to proszę udostępniajcie na środkach, że tak powiem, mediach społecznościowych i polubiajcie oczywiście. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, cześć!